проспект Мира был всего в паре сотен метров. Но Бурбон предупредил, что дорога идет по затерянным катакомбам. Siemaldziska, tutaj Frar, a to będzie ósma część, zagrajemy w Metro 2033. W poprzedniej części szliśmy z Bourbonem przez tunel, tak, no raczej przez dosyć niezły odcinek metra, w którym walczyliśmy z mutantami. Jakoś, można powiedzieć, uszło, było dobrze. Zdobyliśmy trochę amunicji, tych naboi i też tej normalnej. Dobra, teraz będzie właśnie, można powiedzieć, otrzymamy pomoc od mutantów ciemnych, tak. Dobra, na razie najważniejszym celem jest jak na zbieranie jak największej ilości amunicji w przeciągu czasu, tak. Zaraz będziemy musieli ratować tego ziomusia, tak. Dobra. Widać, tu jest coś, tam jest coś nieciekawego, co nas, może być, wciąga. Prawdopodobnie to jest odniesienie do mutantów. Okej, okay. Mamy dosyć mało czasu, musimy pozbierać tutaj te rzeczy. No, im więcej amunicji znalezionych rzeczy, tym lepiej. Coś się tam zaczyna gadać. Nabój jeszcze wziąłem, udało się, dobra, to już wszystko. Dobra, biegnijmy. Okej, okay, bierz go, Artem, dawaj. Coś widać słabo. Tak. Temu naprawdę odwaliło z tą bramą. Gada, że śpiewa. A to ci. Dobra. No i proszę bardzo. Ciemnie podaje rękę i pomogli nam. Tak. Drzwi za nami się zamknęły. I mutanty też nie przejdą. To więc jest dobrze. Tak. Dobra. Lampka. Podkręćmy lampkę. Tak. O, nie musimy dużo podkręcać, okej. Okay. Jest tu kolejna broń, ulepszony rewolwer. Teraz trzeba troszeczkę uważać, iść właśnie tutaj po tej krawędzi tego. I mam tutaj pana, tak, któremu szczęście się nie dopisało. Bierzemy rewolwer z przedłużoną lufą i idźmy stąd jak najszybciej, bo te kratki spadają prędzej czy później. Spadną, widzicie, spadają. Dobra. O, udało się, dobra. Idźmy za Bourbonem. Widać też, mutanty nas ścigają. Nie wiem, czy rozwalą tą bramę, czy nie, ale wiem, że pod koniec już start. Okej, ludziska, jak co jestem? Dobra, weźmy tą amunicję tego ziomusia. No i teraz kolejna skrytka, tak. Teraz prawdopodobnie dosyć mało odkrywana. Jak co, mam na sobie już maskę gazową. Nie zdjąłem jej na początku części, tak. Okej, ludziska, jestem. Sorki za te ciągłe ZW. Dobra, jak mówiłem, jesteśmy w jednej skrytek, z której można skoczyć tutaj z tego właśnie, jak idziemy, miejsca. Albo też możemy zejść drabiną, no i rzecz jasna, musimy wejść drabiną. Jak co, tamten jest nade mną i chcę, żeby otworzyli tą bramę. Bramę dla niego w targowej, w kolejnej stacji, w której będziemy. Właśnie to będzie największa stacja, w której będzie naprawdę fajna, miła stacja, tak. Okej, okay. O, amunicja, tak. I opłaca się tu zejść, bo jest rzecz jasna ammo i kilka innych ciekawych rzeczy. Dobra, po tej stronie już wszystko. Teraz pójdźmy na drugą stronę, żeby zdobyć jeszcze troszeczkę amunicji. Tak. Dobra, skaczemy na tą drobineczkę i przeskakujemy tutaj, żeby dostać się do tego martwego pana. Tak. Dawaj to. Okej, okay. Mamy filtry, amunicję, też amunicję, może powiedzieć, 545 naboje, czyli do płacenia. Tak. Czyli mi się wydaje, że w targowej sobie coś kupimy. Ja bym zamienił tą broń, która działa jak tą broń działającą pod napięciem właśnie. Tą broń rażącą napięciem właśnie. Fajnie. Także spadłem w ogóle z tej drabiny. Fajnie, fajnie. Dobra, wczytujemy ostatni punkt kontrolny. Dobra. Powtórka z rozrywki. Ja pierdolę, no. Żeby spaść z drabiny, no Artem. Wstydź się. Po części to moja wina, ale no bez przesady troszeczkę. Pobiegnijmy i spróbujmy nie spaść z tej drabiny drugi raz. Jak co, ci z targowej nam pomogą, ale... Tak, pomogą nam, ściągną pociąg pancerny, ale będziemy musieli na to troszeczkę poczekać, tak?
i będzie musieli sobie sami poradzić to, więc szykuje się trochę większe starcie z mutantami, które będzie dosyć niefajne. Sorki, że spadłem, tak? I przyczyniło się do śmierci naszej... do śmierci naszego bohatera. To się przyczyniło, tak? Dobra, weźmy już lampkę sobie odpalmy. Trochę podkręcimy, żeby lepiej działała. Tak. Pieprzyłem na fali lisy. No, rzecz jasna, dziękuję. Dobra. Chodźcie, chodźcie, mam dla was kawałek dynamitu. Ładnie, żebyś nie pobiegasz. Dobra. O ty! Czołga się pieprzona. Dobra. Dobra, otwierają bramę. O kurde. Fak, za mocno mnie gryzą, tak. Pomóżcie nam, bliska. Pomóżcie raczej nam, żołnierze. O, przybyli z tą drewną. Dobra, pięknie. Już problemy z głowy. Fak, skończyła mi się amunicja w tym. Przestrzeliłem chyba dwóch, jak mi się wydaje. No, odwal się od niego. Fak. Zrobimy kółeczko, żeby... Zaraz chyba nas pierdzielą, więc zróbmy kolejne kółeczko, tak? No, odwalcie się ode mnie. Okej, wszystkie zdechły i dobrze, wredne ścierwa. Tak, było znów słabo. I dostałem troszeczkę lanie, tak? I na niedobrą sytuację przybyli starzy kumple Bourbona. Bourbon może być jest dosyć niefajnym typem, kanciarzem i nie nabył sobie tym dosyć dobrej reputacji, więc każdy, który spotka Bourbona, chce strzelić go w ryj po prostu i tyle. Tak, bo poza żeby być zadłużył się u innych. Tak. Dobra, ludziska, będzie to koniec 8 części. Zagrajmy w Metro 2033, ludziska. Tak, chyba koniec 8 części. Jak są sorki, że mylę się z numeracją, tak? Niestety, to u mnie jest też codzienność, mylenie się z numeracją, dosyć częste. No dobra, ludziska. Jak co? Dzięki za oglądanie. Nara.